Kiedy parę miesięcy temu pan Roman Marcinek powiedział, żebym wygłosił referat na konferencji poświęconej zamkom, powiedziałem zgodnie z prawdą, dlaczego ja. Przecież ja żadnego zamku nie projektowałem. Na co on właściwą sobie spadał, powiedział, to powiesz o architekturze. No to powiedziałem, że może się to uda. Proszę Państwa, ten referat będzie troszeczkę obok tematu, ale to znaczy, że to nie będzie nie na temat. Referat będzie miał dwie części. W pierwszej nawiążę troszeczkę do wczorajszych referatów. Nazwijmy to, że to będzie opowieść o wartościach, z którymi my, architekci, powinniśmy się mierzyć. Myślę, że w sposób świadomy. A wprowadzenie, to może zacznijmy. Chciałem przypomnieć takie zdarzenie z 1910 roku, mało znane nam, architektom, bardziej. W 1910 roku we Lwowie miał miejsce piąty zjazd techników, Towarzystwa Techników Polski, jako impreza towarzysząca wystawie. Właściwie na odwrót, wystawa towarzyszyła tej imprezie. To był bardzo ważny rok, 1910, dla historii polskiej architektury. W tym roku odeszło dwóch ważnych architektów, Julian Zachariewicz i Teodor Tolowski. I to im poświęcona była wystawa we Lwowie. Kraków był reprezentowany przez takie nazwiska jak Zygmunt Händel, który był wczoraj wymieniany, Sławomir Odrzywolski, Józef Czajkowski, Franciszek Mączyński. Wchodzi nowe pokolenie architektów. Za dwa lata będą dwie ważne imprezy w Krakowie. Jedna dotycząca konserwacji, to był pierwszy zjazd konserwatorów, a druga impreza była poświęcona konkursowi na dom w otoczeniu ogrodowym. Zaczyna się młoda Polska, zaczyna się secesja. Wśród zaproszonych architektów brakuje jednego nazwiska. I to jest specjalnie dla ciebie, Romku. To jest Jan Sas-Zubrzycki. Postać kompletnie nieznana dzisiaj jako konserwator zabytków. Jan Sas-Zubrzycki to jest ten architekt, który prowadził odbudowę wielu, rozbudowę właściwie wielu zabytkowych obiektów w Galicji, a swoje doświadczenie zdobywał przy remoncie wieży Kościoła Mariackiego. Jak to się stało, że taka postać zniknęła z krajobrazu historii poświęconej konserwatorom zabytków? Przyczyna jest banalna. On na tej wystawie pokazał jeden rysunek, bardzo mu zależało na tym. To jest projekt odtworzenia zamku w Odrzykoniu. Związki Zubrzyckiego z Odrzykonia były bardzo osobiste. Związki Zubrzyckiego z Krosnem były też bardzo osobiste. Proszę sobie wyobrazić, że ten architekt, późniejszy profesor Politechniki Lwowskiej, profesor architektury, profesor, który prowadził katedrę historii architektury powszechnej, był również działaczem społecznym. Z własnego sumptu remontował zamek w Odrzykoniu, fundując zamurowanie wielkiej wyrwy o powierzchni około 2000 metrów sześciennych. Z tego tytułu dostał list pochwalny z samej komisji w Wiedniu i bardzo się tym szczycił. No i wyprodukował ten rysunek, który Państwo widzicie. To był czas, kiedy prasa podejmowała takie tematy. Prasa działała ponad granicami zaborów. I tu widzicie fragment artykułu. Ja spróbuję to odczytać. Tylko nieznośne wrażenie rzeczy sztucznej i obcej, pozbawionej głównego warunku piękna w architekturze, logiki i celu, czarującą wymowę ruin zastąpiłaby zimna głusza murów, nie mających nic zgoła do powiedzenia. Gorzej jeszcze, bo miejsce poezji zająłby efekt teatralny.
Dlatego w spokoju należałoby zostawić szczątki odrzykańskiego olbrzyma, nawet wówczas, gdyby istniały praktyczne warunki dla jego wskrzeszenia. Jancarz Zubrzycki na marginesie napisał cztery wyrazy. Śmieszne pytanie, czyli chodzi o tytuł artykułu, czego nie należy wskrzeszać. Śmieszne pytanie. I na dole skwitował cały artykuł niemądry. To był czas, kiedy konserwacje purystyczne odchodziły do historii. Zaczął się okres konserwacji naukowych. Wrażenie, emocje, narracja traciły na znaczeniu. To był taki okres czasu. Dlaczego o tym powiedziałem dzisiaj? Dlatego, żeby przypomnieć, że ta dyskusja, którą my dzisiaj prowadzimy, ona się toczy. Toczy się. Było mówione o Violet Dicku i o Johnie Ruskinie. Zubrzycki był następcą mentalnym Władysława Łuszczkiewicza, czyli musiał być następcą Violet Dicka, ale był też tłumaczem, pierwszym tłumaczem siedmiu lamp architektury Johna Ruskina. Tłumaczył to z języka francuskiego, ale nie przejął się. Uważał, że zamki należy odbudowywać, co było zrozumiałe, dlatego że był patriotą. A w tamtym czasie odbudowa pamiątek przeszłości w jego rozumieniu była czynem patriotycznym. To tyle tego wstępu. Jeszcze raz jego, myślę, że akwarela to była, był dobrym rysownikiem. I na zakończenie, żebyśmy zobaczyli, o czym tak naprawdę rysował Zubrzycki, drzeworyt według rysunku Jana Matejki z Tygodnika Ilustrowanego z 1866 roku. Drugi temat nawiązujący, w odpowiedzi na referat pana Romana Marcinka, dotyczy Krzysztopolu. Proszę Państwa, ogrody krzysztopolskie w tej chwili w ten sposób wyglądają. Razem z profesorem Myczkowskim posługiwaliśmy się ikonografią historyczną, studiami. Projekt był sporządzany w ramach Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Badania archeologiczne prowadził Andrzej Gołębnik, badania historyczne Roman Marcinek. Razem ze Zbigniewem Myczkowskim podróżowaliśmy po Polsce, w samochodzie prowadziliśmy dyskusję, gdzie jest granica, jak daleko możemy odbudować te ogrody. Oczywiście bariera była jedna, tyle, ile pozwalały pieniądze przeznaczone na odbudowę. I stwierdziliśmy, że w pierwszym etapie ważne jest, żeby nie zatracić. Uczytelnić, jednocześnie nie zatracić i nie konkurować. Jeżeli mamy zamek w ruinie, to ogrody nie powinny być bogatsze niż to, co jest najważniejsze. Tak wtedy uważaliśmy. Powstał projekt. Który sprowadził się do konserwacji reliktu archeologicznego. Czy to w ogóle jest konserwacja? Czy to jest czas przejściowy i czeka na lepsze czasy? Tylko chciałem zwrócić na jedną uwagę. Mówiliśmy o zabytku w krajobrazie. Architekci krajobrazu wiedzą, co to jest ekspozycja czynna i ekspozycja bierna. Jest jeszcze widok z obiektu w krajobraz. Nad tym też trzeba panować. Wyobraźcie sobie, że zamiast tej zieleni pojawi się tam parking albo parking dla autokarów. I jeżeli mówimy o krajobrazie historycznym, reliktowym, to ja sobie wyobrażam, że Krzysztof Ossoliński dlatego ten zamek lokował w tym miejscu, że mógł z tych wysokich murów patrzeć na horyzont, na ten krajobraz. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy na pierwszym planie widzieli podalbergowskie ogrody. Dalbergowskie, nie on był projektantem, ale on je narysował. On nas nauczył, jak one wyglądają. Ale przed horyzontem, przed linią horyzontu zobaczymy urządzenia związane z parkiem rozrywki albo z jakimś zapleczem. Przecież toalety będą potrzebne. Więc
Tego nie wolno stracić. Tego nie powinniśmy, o tym nie powinniśmy zapominać. Proszę Państwa, przygotowałem taki tekst, który mówi o wartościach, o kłopotach architekta w podejmowaniu decyzji. Tam w tym wprowadzeniu napisałem, że problemem naszym jest to, że my musimy podejmować decyzje w oparciu o badania architektoniczne, o badania wstępne, o których tutaj była mowa, ale tak naprawdę ponosimy pewną odpowiedzialność zawodową za tą decyzję. Dlatego ważąc te wszystkie słowa, te wszystkie decyzje, powinniśmy rozmawiać o wartościach. I teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, spróbuję sprawnie ten tekst odczytać. Jeszcze wprowadzenie. To jest ostatni temat, jaki prowadziliśmy. Na 2 lata wyłączył nas tak naprawdę z działalności. Temat bardzo zobowiązujący. Temat, przy którym można mówić o wartościach. I stąd to Muzeum Getta Warszawskiego wybrałem na temat dzisiejszej prelekcji. W 2020 roku został zorganizowany konkurs na projekt wystawy Muzeum Getta Warszawskiego. Nasza pracownia została zaproszona przez biuro KB Projekty Spółka z o.o. do zespołu konkursowego. Wygraliśmy ten konkurs. Autorem wystawy jest zespół Art FM Spółka z o.o. z Krakowa. Autorem architektury Ewa i Jerzy Wowczak. Konstrukcje i funkcje koordynacyjne względem branż pełni biuro KB Projekty jako podmiot umowy zawartej z muzeum na prace projektowe. Po niemal 3-letnim projektowaniu Muzeum Getta Warszawskiego weszło w fazę realizacji. Wykonawca za 2 lata ma oddać budynek wraz z wystawą do użytkowania. Działka, na której jest budowane Muzeum Getta Warszawskiego, wpisana jest do rejestru zabytków. Stoją na niej 2 budynki rejestrowe. Są to budynki historycznego szpitala dziecięcego Fundacji Bersonów i Baumanów, które znajdowały się na obszarze getta i były miejscem martyrologii. Budynek główny i pawilon okulistyki. Projekt muzeum sankcjonuje ich podwójną rolę, zarówno siedziby muzeum, jak i artefaktu. Przywraca im wygląd z okresu przedwojennej świetności. Kiedy podpisywaliśmy umowę na prace projektowe, złożyłem publicznie taką deklarację. To najbardziej zobowiązujący i wymagający projekt. Gdy zespół projektantów wystawy zmierzył się z narracją, zrozumieliśmy, że symbol łóżka szpitalnego jest najbardziej adekwatny do roli tego miejsca w historii, do ogromu cierpienia i tych scen, które mamy, które znamy z historii getta. Odrębnym problemem jest otoczenie przestrzeni szpitala formalną kakofonią. Krucha przestrzeń historyczna jest przytłoczona, zmiażdżona, ginie we współczesnej agresywnej architekturze wieżowców. Stąd potrzeba ochrony tego miejsca, wprowadzania go w tą skalę, a równocześnie nadania mu skali człowieka, w której detal historyczny na wyciągnięcie ręki daje szansę na refleksję i stymuluje współczesną architekturę. Chcielibyśmy, aby to miejsce było wyjątkowe w dwójnasób, w skali człowieka i ze względu na jasny komunikat, jasną treść. Uwaga, to jest autentyczny relikt, a to, co go otacza, po 2 latach pracy i dialogu z kuratorami o wystawie i użytkownikiem o programie funkcjonalnym, urzędnikami o interpretacji przepisów, możemy powiedzieć, że dysponujemy pozwoleniem na budowę i dokumentacją realizacyjną. Czy zamierzony cel został osiągnięty? Na temat ewolucji wystawy w miarę postępu prac projektowych powinien się wypowiadać zespół projektantów wystawy z firmy Art FM. Ograniczę się do spraw związanych z architekturą. Zacznę od otoczenia zabytkowych budynków. Gmach szpitala ujęty został w ramę aneksów o gęstej artykulacji betonowych pilastrów. Ich mocne formy architektoniczne mają sprawiać wrażenie podpierania, wzmacniania i zarazem ochrony starego budynku. Betonowy rytm znajduje kontynuację w pozostałych nowo projektowanych obiektach. Główne wejścia do kompleksu muzealnego znajduje się w głębokim podcieniu budynku administracyjnego. Budynek przybrał powściągliwą rzeźbiarską bryłą, operującą rytmicznym modułem elewacyjnym o zmiennych konturach, wzbudzających nieoczywiste skojarzenia.
W zamyśle architektów budynek jest zarówno znakiem w przestrzeni, ale też przedmiotem interpretacji, która ma się zmieniać w miarę poznawania kolejnych elementów. Elewacyjne pilastry nadwieszone i stojące w uporządkowanym szeregu od frontu przybierają odmienne formy od strony ogrodu. Przebijają się do przestrzeni wnętrza, drążąc ją przez trzy podziemne kondygnacje. W wąskiej i głębokiej przestrzeni schodów schodzących na dno podziemia możemy ocenić ich wysokość, ogrom i wysiłek konstrukcyjny. W opozycji do betonowych struktur kształtowana jest odmienna budowla o elewacjach zszlifowanego lastryka z kruszywem porfirowym. To wielkoskalowa szkatuła, która skrywa główny element i eksponat przechowywany w muzeum. Przewidziano pomieszczenia właściwe dla obiektów muzealnych: bar kawowy, księgarnię, mediatekę, salę amfiteatralną, studio nagrań, miejsce do udostępnienia zbiorów i pracy naukowej, zaplecze biurowe i techniczne. W mniejszym z historycznych budynków, w dawnym pawilonie okulistycznym, zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne. Na terenie przewidziano ogród z formą komemoratywną i zmienną ekspozycję plenerową. Powyższy opis został przygotowany z myślą o informacji dla popularnej prasy architektonicznej, dla przedstawienia obiektu i wytłumaczenia jego idei. To opis efektu końcowego. Nie odnosi się do procesu projektowego, dylematów i rozterek związanych z adaptacją budynków zabytkowych. Oto one. Czy bardzo rozbudowany program użytkowy można zmieścić na tym terenie? Czy w budynku wpisanym do rejestru zabytków można rozebrać dobudówki i w zamian postawić nowe? Czy można zabudować tak wyrazisty element jak taras? Czy można prowadzić przebicia w stropie i zmieniać układ pomieszczeń, przebijając główne ściany nośne? Czy rozbudowany program użytkowy można zmieścić na terenie? Znaczna część wystawy znajduje się w budynku głównym dawnego szpitala i to on, obok budynku dawnego oddziału okulistyki, jest objęty ochroną konserwatorską. Obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków stosunkowo niedawno. Trzeba podkreślić, że wpis uwzględniał również działkę, co pozwoliło chronić nie tylko budynki, ale również zagospodarowanie terenu. W ulicy P wyznaczono obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy. Posłużono się współczynnikiem powierzchni biologicznie czynnej dla ograniczenia powierzchni zabudowy. Ustalono maksymalną wysokość budynków projektowanych, dowiązując do wysokości gzymsu budynku szpitala. Wprowadzono nieznany w mojej dotychczasowej praktyce zawodowej zapis o konieczności projektowania w porozumieniu z Urzędem Konserwatora Zabytków. Traktowaliśmy ten zapis jako dzwonek do drzwi konserwatorskich, którego należało użyć w wypadku takiej potrzeby. Przystępując do projektu, dysponowaliśmy kompletną dokumentacją historyczną dotyczącą budynków opracowaną przez zespół Muzeum Getta Warszawskiego. Brakowało nam przetłumaczenia faz rozwoju na język analizy przestrzennej. Opracowaliśmy analizę historyczną rozwoju zabudowy, opartą na dokumentach kartograficznych i ikonografii. Synteza ograniczeń urbanistycznych ulicy P i historycznych posłużyła nam do wyznaczenia dopuszczalnych ram kształtowania zabudowy. Nasze argumenty, u podstaw których była wiedza historyczna, spotkały się ze zrozumieniem konserwatora, który wydał decyzję na prowadzenie prac przy zabytku. Natomiast pojawiły się wątpliwości w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Weszliśmy w trudny dialog z urzędnikami, którzy podważając prawidłowość zagospodarowania terenu, nie mogli przyjąć do wiadomości argumentów o wyższości względów historycznych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Nastąpiło ryzyko pata decyzyjnego. Oto pierwsza konkluzja z tego doświadczenia projektowego. Na terenie wpisanym do rejestru zabytków głos decydujący i wiążący inne organy administracyjne w sprawach zagospodarowania terenu powinien mieć konserwator zabytków. Organy wydające pozwolenie na budowę mają prawo i powinny kwestionować rozwiązania projektowe jedynie w przypadku niezgodności z przepisami. Nie powinny kwestionować ustaleń poczynionych pomiędzy projektantem a konserwatorem, jeżeli wypełniają one ustalenia innych decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa, w tym lokalnego. Szczególnie rozstrzygnięcia natury estetycznej
pozostają przy konserwatorze zabytków. Czy w budynku wpisanym do rejestru zabytków można rozebrać dobudówki i w zamian postawić nowe? Inwestor wśród załączników do SIWS zamieścił opracowania i dokumenty odnoszące się do fazy wstępnej. Stanowisko konserwatora w oparciu o artykuł 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zalecenia konserwatorskie. Załącznikiem do tych zaleceń było 600 stron dokumentacji opracowanej przez firmę Dedeco. Przyjęliśmy te zalecenia jako wiążące projektanta w myśl zasady. Sprzeczne niedozwolone, niesprzeczne dopuszczone. W zaleceniach konserwator dopuścił rozebranie dobudówek. Wśród dokumentacji przyjętych przez konserwatora były określenie zamierzenia inwestycyjnego w formie opisowej i graficznej, magister inżynier architekt Natalia Masełkowska-Markiewicz, ekspertyza konserwatorska, program konserwacji wnętrz i elewacji na podstawie badań konserwatorskich, magister zabytkoznawstwa i konserwacji dzieł sztuki Barbara Kubisa, sprawozdanie z badań architektonicznych, magister inżynier architekt Piotr Kordek oraz ekspertyzy konstrukcyjne zabytkowych budynków wraz z ekspertyzą ekologiczną. W sprawozdaniu architekta Piotra Kordka znalazła się m.in. waloryzacja przy użyciu metody profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Janusza Krawczyka i wnioski konserwatorskie. Metoda waloryzacji ukazała się drukiem w zabytkoznawstwie i konserwatorstwie w 2013 roku. Historyk myśli konserwatorskiej, jak o sobie pisze Janusz Krawczyk, wprowadzał mnie w meandry XIX-wiecznej myśli konserwatorskiej. Lektura jego tekstów pomogła mi zinterpretować i umiejscowić w epoce myśli Jana Sas-Zubrzyckiego. W 2015 roku byłem bardzo przejęty riglowską strukturą wartości upamiętniających, zamierzonych, niezamierzonych, wartości historycznych i artystycznych. Podzielam opinię Janusza Krawczyka, że Riegl proponował metodę poszukiwań rozwiązań kompromisowych. Ta metoda jest szczególnie bliska mojej postawie architekta i badacza, mojej interpretacji zabytkowości. Traktuję budynek jako monumentum, pomnik, a nie jako zabytek, który w odróżnieniu od przedmiotu zbędnego nie jest zbytkiem. Wiąże się to z podmiotowym, a nie przedmiotowym podejściem do zabytków, pomników przeszłości. Krytyczna analiza przedstawionej przez Piotra Kordka waloryzacji i ocena przedstawionego materiału archiwalnego oraz oględziny i dodatkowe pomiary pozwoliły mi na wyrobienie sobie własnego zdania na temat wartości obiektu. Dokonując rozpoznania wartości zabytku, autor badań zwrócił przyszłemu projektantowi uwagę na dość wysoką wartość autentyczności zabytku, średnią wartość integralności, średnią do dużej wartość historyczno-naukową, dość wysoką wartość historyczno-emocjonalną budynku, niewysoką wartość artystyczną, niewysoką wartość estetyczną, małą wartość użytkową. Wskazał również szereg nośników tych wartości, wśród nich takie elementy jak balustrady klatek schodowych, parkiety, meble biblioteki, wewnętrzne zaokrąglenia ścian, zachowane w piwnicy okienko z najstarszej fazy, ceramiczne wanienki do kąpieli dzieci. Uważam, że zbyt nisko została oceniana wartość historyczno-emocjonalna i o jeden stopień wyżej oceniam wartość artystyczną i estetyczną budynku głównego. W mojej opinii, ugruntowanej w wyniku rozmów z zespołem kompetentnych w dziedzinie dokumentacji i przekazu treści historycznych pracowników Muzeum Getta Warszawskiego, wartość historyczno-emocjonalna jest ważniejsza niż wartość autentyczności zabytku. Lektura opisu zdarzeń, które dokonywały się w budynku zabytkowego szpitala Bersonów i Baumanów, przeżycia personelu medycznego, wyboru na pograniczu życia i śmierci, których musieli dokonywać, cierpienie o niewypowiedzianej skali nie pozwalają inaczej patrzeć na budynek, jak przez pryzmat wartości historyczno-emocjonalnej. Wszystkie inne wartości pozostają w jej cieniu. Moim zdaniem mamy do czynienia z zabytkiem o najwyższej z możliwych wartości historyczno-emocjonalnej. Ta wartość jest wzmocniona wartością autentyzmu pomnika, a nie odwrotnie. Powiedzenie,
że wartość historyczno-emocjonalna wzmacnia autentyczność budynku, byłoby dużą niestosownością. Decyzja, aby to właśnie w budynku szpitala Bersonów i Baumanów umieścić Muzeum Getta Warszawskiego, podniesie jego wartość emocjonalną. Wystawa muzealna pozwoli ją ocenić osobom nieświadomym historii budynku. Postanowiłem dążyć do uzyskania wyglądu budynku zbliżonego do stanu sprzede dnia II wojny światowej, przywrócić mu wygląd drugiej fazy przebudowy Stifelmana z 1926-1930. W tym celu należało rozebrać dobudowane w latach 80. aneksy, w zamian postawić nowe. Byliśmy pewni rozwiązania architektonicznego o wyrazie korespondującym z nowo projektowanymi budynkami, ale sprawdziliśmy drugi wariant. Konserwator również ocenił, że odpowiedni jest wariant kontrastujący. Przywracając wygląd budynku z lat 30. należało także zrekonstruować pierwotną kopułę nad ryzalitem klatki schodowej. To kolejna rozterka. Odbudowując kopułę na wzór historyczny, rezygnujemy z waloru autentyczności. Projekt odbudowy kopuły nad ryzalitem wobec skąpego materiału ikonograficznego wymagał pewnego wysiłku badawczego. Widoczny na zdjęciu kształt wydaje się formą obrotową, ale to nie jest czasza kuli. Jej tworząca składa się z kilku łuków. Studiowałem proporcje kopuły i domniemany jej kształt, kreśląc warianty jej geometrii. Zmieniałem proporcje łuków, przesuwałem linię oparcia. Wymodelowany w komputerze efekt nie był taki sam jak na zdjęciu. Dysponowaliśmy inwentaryzacją architektoniczną, własnymi pomiarami i dokumentacją z lat 40. Prawdopodobną kopią projektu archiwalnego Henryka Stifelmana. Nasze pomiary nie zgadzały się z projektem archiwalnym. Wyjaśnianie jak zwykle leżało na wyciągnięcie ręki. Stifelman nie miał czasu na zajmowanie się rzeczami niekoniecznymi. Budował i jednocześnie rysował. Kształt muru ryzalitu narysował dokładnie na rzucie fundamentów. Na tym rzucie wkreślił starannie krzywe przejściowe. Uzyskiwał w rzucie efekt podkręconej apsydy. Nie trzeba było precyzyjnie wykreślać ścian apsydy na wyższych kondygnacji. Mur zaczęty w piwnicy będzie ciągnięty do wieńca. Murarze używają pionu, nie patrzą na rzuty. To odkrycie upewniło mnie, w jaki sposób cieśle dochodzili do kształtu krzywej tworzącej kopułę. To nie była forma z osią obrotu. Kontur krążyny mieli do dyspozycji na miejscu. Powtórzyli kontur wieńca. Zrobiłem odsadzkę na pas nadgzymsowy, widoczny na fotografii. Podniosłem do pionu wewnętrzną krawędź muru, przesunąłem do środka kopuły i sprawdziłem na elewacji. Wszystko się zgadzało. Proporcje były prawidłowe. Już jest czas? No to dokończymy ten akapit. Tylko dach miał zbyt niską kalenicę. Ale przyczyna tego była oczywista. Deskownica z lat 50. Była niższa około 1 do 2 metrów. W dalszej części chciałem Państwu opowiedzieć o kolejnych dylematach łączących się z decyzjami odnośnie bezpieczeństwa schodów, bezpieczeństwa drzwi, dylematach związanymi z otworami na instalacje, na inne problemy, mieszczenie central wentylacyjnych, tymi wszystkimi aspektami, które musi rozstrzygać architekt w porozumieniu z konstruktorem i wieloma projektantami branżowymi, których nie widzimy w momencie, kiedy dyskutujemy to z Urzędem Konserwatora. Dlatego, że projekty dyskutowane w Urzędzie Konserwatora przeważnie są na pierwszej fazie projektu architektoniczno-budowlanego. Te wszystkie decyzje podejmujemy na etapie projektu technicznego w tej chwili. I teraz to wszystko ma konsekwencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o koszty inwestycji. Kto te decyzje podejmuje, proszę Państwa? Czy to jest decyzja kolektywna? Czy to jest decyzja wydyskutowana? Jeżeli tak, to kto poniesie odpowiedzialność na końcu? I tutaj robię głęboki ukłon do wszystkich architektów, projektantów. Proszę Państwa, to my i tylko my ponosimy odpowiedzialność za tę decyzję. W związku z tym powinniśmy mieć prawo
do podejmowania ich na, również na tym wczesnym etapie waloryzacji. Co jest najważniejsze? Ale żeby tego dokonać, powinniśmy mieć jakiekolwiek narzędzie. I to narzędzie mamy, było tu mówione. Wartości w architekturze były przepracowane na przełomie XIX i XX wieku. Nie trzeba tworzyć kolejnego schematu działań, tak jak zaproponował kolega Wielkus wczoraj. Nie trzeba tego robić. Nie trzeba ograniczyć decyzji. Te decyzje powinny być przy nas, zwłaszcza, że na końcu one wchodzą integralnie w kształt, w formę zabytku. Nikt tego zabytku nie wykreśli z rejestru w momencie, kiedy my go zmienimy. W związku z tym może tak być, że podobnie jak z tymi wielkimi konserwacjami z historii, gdzie, przy których brał udział Szyszko Bohusz, Józef Kremer i inni wielcy konserwatorzy, również spuściznę tych konserwatorów powinniśmy objąć ochroną. I jeszcze jest jeden aspekt, o którym Państwu nie powiem, a który mnie nurtuje, mianowicie aspekt praw autorskich. Do konserwacji jako kreacji również przynależy prawo autora do swojego dzieła. Trzeba nad tym się zastanowić. Jaki to ma związek z zamkami? Taki sam. Wszystko jedno, czy projektujemy obiekt użyteczności publicznej w obiekcie kubaturowym, czy udostępniamy jako obiekt użyteczności publicznej zamek. Z tymi wszystkimi rozterkami musimy się zmierzyć. No, chcę tym slajdem zakończyć prelekcję. Podjęliśmy takie wyzwanie, gdzie w Muzeum Warszawy objęliśmy ochroną i projektowaliśmy na obiekcie, który był kiedyś konserwowany. I objęliśmy takim samym staraniem, taką samą ochroną dzieło Stanisława Żaryna, naszego wielkiego poprzednika. Wpisaliśmy jego dzieło konserwatorskie w współczesną architekturę. Dziękuję Państwu za uwagę.